Początek lipca pod znakiem ciekawych raportów fotowoltaicznych. Zapraszam na przegląd portalu globenergia.pl. Falowniki pochodzenia azjatyckiego coraz popularniejsze w Polsce. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV publikuje nowy raport o rynku falowników fotowoltaicznych w Polsce. Tylko z regionalnych programów operacyjnych powstanie około 27 tysięcy instalacji fotowoltaicznych. Instytut Energetyki Odnawialnej w najnowszym raporcie charakteryzuje polski rynek fotowoltaiczny pod kątem źródeł finansowania. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW? Zapraszam na raport o kosztach takiego systemu na dachu skośnym w różnych wariantach. Ceny modułów fotowoltaicznych mocno w dół? Czy sprawdzą się prognozy z początku roku? Przewidywany spadek globalnych cen modułów fotowoltaicznych prawdopodobnie już się rozpoczął. Jest na to kilka dowodów. Dymiące kopciuchy znikają ze sklepów. Od 1 lipca prawo wyeliminowało z rynku przestarzałe kotły na węgiel i drewno. Czy to czas na pompy ciepła? Budowlana marka roku dla firmy Wisman. Firma Wisman kolejny rok z rzędu znalazła się w gronie laureatów projektu. Firmę wyróżniono złotą budowlaną marką roku 2018 w kategorii pomp ciepła. Zostańcie z nami.